Siemaneczko wszystkim, z tej strony Gajwer. Moi drodzy, witam w nowym vlogu w 2023 roku. Mamy bardzo porąbane czasy, co? Ale się dzieje na tym polskim YouTubie. Ja dzisiaj zaczynam odcineczek od tankowania. Tankujemy maszynę do pełna, ponieważ muszę wam coś pokazać, moi drodzy. Narozrabiałem w tym motocyklu. Narozrabiałem i to dość mocno. Może jak się zdyszałem, jakaś dziwna pozycja do tankowania. Lepiej się tankuje na siedząco. Ok. Lecę zapłacić. I wam muszę wszystko poopowiadać, ponieważ jeju, co ja tu narobiłem, jak się nazmieniało. Najpierw jeszcze pojedziemy umyć motocykl, ponieważ jest brudny. Bo stał w firmie Mototune całe 2 tygodnie. Ip, ja pierdolę. Ja tu będę całe 2 tygodnie. Ponieważ byłem w Egipcie na wakacjach, a wylot miałem z Warszawy, więc stwierdziłem, że połączymy przyjemne z pożytecznym. Skoro jadę do Warszawy na lotnisko, bo stamtąd mam wylot, to wziąłem ze sobą motocykl, zostawiłem w Mototune. Chłopaki mi zrobili strojenie motocykla pod wydech plus popsy, launch control, quick shifter, bajerów a bajerów. Także zaraz będziemy to wszystko testować, ponieważ sam jeszcze nie jeździłem. To jest tak naprawdę mój pierwszy wyjazd i do tej pory jechałem dosłownie delikatnie, dodając gazu i praktycznie nie używając quick shiftera. Także będziecie razem ze mną poznawać na nowo ten motocykl Kawasaki Z900 po modyfikacjach. Już się nie mogę doczekać, nie wiem jak wy. W związku z tym, że nie podejmowałem żadnej współpracy z Mototune, poszedłem jako zwykły klient, zapłaciłem całą kwotę, nie próbowałem się dogadać w żaden sposób za promowanie, więc to, co będzie mi się podobało, powiem, że mi się podoba. To, co mi się nie będzie podobało, powiem, że mi się nie podoba. A już wiem, że jest jedna rzecz, która mi się nie podoba, ale zrobię tak jak każdy youtuber, powiem wam później. Yo. No i witam ponownie, moi drodzy. Wiele, bardzo wiele zmian w motocyklu. Zawiozłem motocykl czyściutki. Pierwsza rzecz, która mi się nie podoba, odebrałem go tak brudnego. No ale cóż, rozumiem. Chłopaki zajmują się strojeniem, naprawianiem motocykli, a nie myciem czy dopieszczaniem. Także o to nie mogę mieć pretensji. Choć mogłem zawieźć jakiś pokrowiec czy coś na ten motocykl, żeby troszeczkę go uchronić przed tym całym kurzem. Nawet nie wiem, co to jest, szczerze. Mam nadzieję, że żadne odpiłki, tylko że w sumie to jakiś, nie wiem, co to jest, kurz, piasek czy coś. Też niedobrze. No mniejsza z tym. Pierdoła, czepiam się. Ale mogę. Z chłopakami nie podejmowałem żadnej współpracy, więc mogę być szczery. Dziękuję bardzo. Słyszycie to? Słyszycie to? Ja jechałem tutaj bardzo spokojnie z domu tutaj, że tak powiem, na stację. Używałem sprzęgła do zmiany biegów, żeby nie psuć sobie tej niespodzianki, jak działa quick shifter. I cóż, dawałem tak, tak dosłownie przyspieszałem jak teraz, żeby po prostu nie zdradzać sobie nic. Słyszycie to? Coś pięknego. Także dzisiaj... Ajajajajajaj, coś pięknego. Dzisiaj macie moją reakcję na motocykl po modyfikacjach. Powiem wam tak, strzela niemiłosiernie. Coś pięknego po prostu. Przyspieszenie jeszcze nie wiem, nie testowałem, ale strzał przy zmianie biegu to coś pięknego. Ciekawy jestem, jak z quick shifterem, czy też będzie strzelał. Myślę, że nie, bo z tego, co widziałem, jak chłopaki hamowali, kto obserwuje mnie na Instagramie, ten już widział na pewno. Zapraszam do obserwowania, pewnie tam teraz na ekranie wam się wyświetli mój Instagram. I co, może byśmy przetestowali quick shifter chociaż raz. I co, bez sprzęgła, dźwignia do góry. Nic nie robiłem, ej, zobaczcie to. Działa. Blipera, czyli tam downshifter, nie wiem, czy się tak mówię, ale blipera nie mam, więc muszę sam redukować biegi. Ogólnie ja i tak nie używałem sprzęga już do tej pory.
Ponieważ używałem międzygazu, nie wiem czy wiecie jak się używa międzygazu, żeby nie używać sprzęgła, ale to działa na takiej zasadzie, że wystarczy delikatnie popuścić i dodać z powrotem, kiedy chcemy zmienić bieg w górę, a kiedy chcemy zmienić bieg w dół, no to tak jak teraz, żeby zmienić w dół, to delikatnie naciskam na dźwignię, żeby zmienić bieg niżej, daję gazu i puszczam i bieg jest niższy, jeszcze raz. Więc to działa jak najbardziej, ale niestety czasami... O kurde, troszeczkę zetegował, popsułem, bo zastawiłem przejazd, zagadałem się, ale czasami przy mocnym przyspieszeniu, to znaczy przy jakimś tam, no po prostu przy mocnym przyspieszeniu zdarzało się tak, że bieg nie wskoczył, za krótko odpuściłem gaz, czy coś w ten stylu, no i przez to skrzynia cierpi, ponieważ jak bieg nie skoczy, tam zgrzytnie czy coś, no to wiadomo, że skrzynia biegów dostaje w dupkę, a teraz... No nie ma gdzie, no bo kurde, tyle aut tutaj jest. Uuu, jak to strzela. Dobra, wyłączyliśmy bieg, nagrywamy, a w ogóle zrobiłem rozpoczęcie? Nie wiem, w sensie, chyba mam nadzieję, że zrobiłem, okej. Okay. Brudny ten motocykl, jedziemy go umyć. Tu mamy taką, taki czujnik od Quickshiftera. I kiedy naciskamy dźwignię do góry, żeby zmienić na bieg wyższy, to motocykl odpuszcza gaz i dodaje sam automatycznie, nie trzeba tego robić ręcznie, ręką. No i to działa, jak widzieliście, dość fajnie, mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku, jak najbardziej. Na razie to był taki króciutki test, mam też launch controla. Launch control, jeżeli wiecie co to jest, albo nie wiecie, to jeżeli teraz bym dodał gazu, nie wiem czy jest sens teraz tutaj hałasować, tym bardziej, że kobitka za mną ma kamerę? Nie, to telefon, ale dobra, no to możemy tak zrobić. Jeżeli teraz dodam gazu do końca, to... Jezus, ale strzeliło. To widzieliście, że motocykl do odcinki leci. Więc jeżeli chciałbym wystartować szybko, to muszę, że tak powiem, kontrolować ten gaz. Nie do końca dawać, lekko popuszczać sprzęgło, lekko kontrolować gazem, żeby szybko ruszyć. A jeżeli chcę użyć launch controla, czyli się nie męczyć, że tak powiem potocznie, nie męczyć się, no bo to nie jest w sumie męczarnia, ale jak chcesz idealnie wystartować, no to wystarczy wcisnąć sprzęgło, rzucić bieg, poczekać kilka sekund i mamy launch control. Widzieliście to? Wtedy daję gaz do końca, a motocykl... Hello, motherfucker. Ma odcinkę, o nie, najgorzej, policja. No nie! Teraz stealth mode, po cichutku, staramy się bez strzelania, bez niczego, spierdzielamy. Jak tylko szybko się da. Oj, oj, cicho być, nie strzelaj, proszę Cię, nie rób przypału. Kawka, nie bądź taka. Właśnie tego się obawiałem, jest dużo miejsca, ale fajnie, bo ten ziomek mi robi miejsce, dzięki. No jadą, kurde, ziomale. Najgorzej. Staramy się jak najdelikatniej. Na sprzęgle, bez dodawania, znaczy bez strzelania. Jaki przyc! Dopiero co pierwszy wyjazd, stracę dowód i tyle będzie. Oj Boże, jak ja to uwielbiam. Te przypały. Siemanko, witam chłopaków. Wiecie co, ja sobie tak zrobię tutaj delikatnie, ominę wszystkich, żeby nie było. Na przypale albo wcale. Nie wiem, z tego co mi się wydaje, że omijać w korku mogę. Sygnałów nie włączyli za mną, także jest ok. Zmieszczę się tutaj. Zmieszczę się. Mam nowe sprzęgło, muszę uważać, bo czasami tak kurde szarpie. Nikt nie widział tego, że najechałem na linię, bo nie najechałem na linię. To tak GoPro zakrzywiło rzeczywistość. Jedziemy na myjkę. Oj, 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 ciasno, 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 ciasno. Siema. Oj, oj. O, puścił mnie. Dzięki. Słyszeliście jak strzelił? Ty, to było syn z Quickshifterem. Oho, ktoś do mnie dzwonił. Trzeba włączyć. Działa, działa Quickshifter, ale dobrze działa. Mam wyłączony Bluetooth czy co? Kurde, nie słyszę. Ajajajajajaj. Nie ma interkomu, nie podłączony do telefonu. Słyszę sygnał,
A czy słyszę, czuję wibrację w telefonie? No mniejsza z tym. Zmieniamy bieg wyżej. O, jak ty strzela sobie normalnie, skurczybyk. Teraz nie. Dobra, i w dół. Daję gazu, zobaczcie to. Naciskam na dźwignię. Kurde, nie zrobię tego, bo znowu jest korek. Częstochowa. W godzinach szczytu, tak? Która jest godzina? Zmienimy godzinę. 14, no tak akurat. Dobra. Ale to działa, kurwa. Zajebiście, nic nie robię. Trzymam gaz i tylko do góry dźwignia, do góry dźwignia. Siema. Działa, jest perfekto. Macie jeden plus, Mototune i Przemysław, speedbike. Quick shifter zdaje egzamin. Jak najbardziej. Blipera niestety się nie da założyć do tego motocykla. Troszeczkę szkoda, ale w sumie bliper nie jest tak bardzo potrzebny, bo czas reakcji przy redukowaniu biegów nie jest tak bardzo potrzebny. Najważniejszy jest czas reakcji, kiedy się dodaje, zmienia biegi wzwyż, ponieważ kiedy przyspieszamy i chcemy to robić szybko, to jest ważne, żeby to robić szybko i sprawnie. Tak jak właśnie z quick shifterem można to robić. Troszeczkę gorąco, powiem wam, jak na tym, jak na dzisiejszą datę, to jest naprawdę ciepło. A działa! Ojej, strzela. Dobra, masz, wpuszczam cię, dawaj. O Jezu, jak to strzela! Matko jedyna! Działa quick shifter! Zarąbiście. Dobra, jeszcze ani razu nie odkręciłem manetki nawet na 10%. Gdzie tam 10%? Nawet na 5%. O! O! Taka zamuła troszeczkę była, powiem wam. Albo mam takie wrażenie, albo nastawiłem się na coś mocniejszego. Na tej dwójce tak delikatnie zamuliło go. Może za bardzo się nastawiam na coś wow, jakieś bardzo duże wow, a nie powinienem się tak bardzo nastawiać. Dobra. Może strojenie nie wyszło tak jak powinno. Zobaczymy. Najwyżej się wrócę do chłopaków, niech mi poprawią. Dobra, proszę bardzo, rowerzystka, proszę zejść z roweru. A nie, tam jest ścieżka rowerowa, okej, niech będzie. Siema, lewa w górę dla skuterzystów również. Hu tam. Znaczy nie powiedziałem tego, powiedziałem hu. Że nie odmachał, ale to zazwyczaj skuterzyści nie odmachują, bo to są ludzie, którzy jeżdżą motocyklami, a nie są motocyklistami. Oj. Szalony. Strzelać? Strzela bardzo. Nie powiem, że nie. Okej. Okay. Jesteśmy na mojej ulubionej ostatnio myjni. Bardzo ładnie motocykl się tutaj myje. Także szybkie mycie motocykla. O kurde, najgorzej. Muszę zdjąć kamerę. GoPro. Bo jest kurde w nieszczelnej obudowie. No cóż, nic nie zrobię. Muszę to zrobić. Nagram wam, jak myję motocykl. Wiem, że to się fajnie ogląda. Ja też lubię czasami sobie poobejrzeć, jak ktoś myje motocykl. Nie wiem czemu, ale to jest bardzo satysfakcjonujące. Także widzimy się. W sumie to za chwilkę podłączę wam jakąś muzę i lecimy z myciem. To nie jest moja prawdziwa rejestracja, jakby coś. To jest fejkowa rejestracja tylko po to, żeby właśnie mógł umyć motocykl, się nie przejmować. Albo jak na jakieś zloty jadę czy coś, to wtedy sobie ją zakładam, ale nie jeżdżę z nią. Teraz ją założyłem, żeby nie było. Siema!
is a little awkward. Things haven't really been working out as well between us, and I think it's time for both of us to kind of just move forward. Moto, bo jeszcze został czas. Dawaj, dawaj, bo ja i tak nie będę. No to masz. Kurwa. Ja odjadę. Patrzcie, jaki sprzęcior. Mam nadzieję, że nie zalałem kamery, że wszystko widzicie. Czekajcie, ten obiektyw. Tutaj, o. Patrzcie, jaki sprzęcior. Elektryka myje wodą. I że on się nie boi, że to zwarcie się zrobi. Zarejestrowany, proszę bardzo. Z homologa, ale opon już nie ma. Hehe. Dobra, a ja zakładam kamerę z powrotem. Pyk. No jest. Pięknie. Szkoda, że jest otwarta ta kamera. Że nie mam budowy za... Co? Jak to chodzi? Daj mi spokój, chłopie. Jeszcze nie odkręciłem ani razu. Ale... Posłuchaj tego. A to nie chcesz, żeby twoja twarz była? A, chuj może. Lancza ma na sprzęgle tylko? Tak. Czaj. No. Cały czas tak jest. A jak jadę, to launch control, wszystko jest. No, do launcha musisz mieć piętą jedynkę, czy nie? Właśnie, szczerze nie sprawdzałem. Zobaczymy, poczekaj. Samo sprzęgło może. No bo teraz do końca, a jak przytrzymam sprzęgło dłużej, chwilę. Nie, a jak wrzucę jedynkę. To jest najlepsze, kurwa. To jest coś pięknego. Ale jest. Dobrze, nie? Mocne, kurwa, mocne. No właśnie, jadę testować teraz przyspieszenie i ogólnie przejechać się, sprawdzić, jak to chodzi, nie? Ciekawe, nie? No właśnie, ciekawe. Jeszcze nie odkręciłem ani razu tak mocniej, nie? Chciałem go umyć, żeby ładnie wyglądał i teraz właśnie jadę się przejechać. A ty co, do siebie na firmę? No, bo to tutaj w sumie to. Aha. Jedziecie? Do wojska. Do wojska? Będziecie jako testowe na wojsko? Nie, będą brali, bo są w sensie przejechać. Aha. Wojsko? Do czego? A, mają jakieś tam... Tego nie wrzucaj. Tego nie wrzucaj, dobra. Wiesz co jest w nocy? W nocy są takie metrowe płomienie. No widziałeś, no. Masakra jest. Teraz idę sprawdzić przyspieszenie, tylko muszę opony delikatnie powycierać, nie? W sensie... No ciekawe, jak będzie teraz. No właśnie, ciekawy jestem. Ale wiem, że tak do 5 nie ma różnicy na razie. Bo tak od 0 do 5 przyspieszyłem na 2 i tak samo jak było wcześniej. Ale właśnie tam, z tego co widziałem na wykresie, to od 7 jest duża różnica już. Chyba nie przyrysa. A nie. Ale nawet nie spłukał dobrze. Chemia na aucie to jest najgorsze, co może być. No.
Daj znać. Dam znać. Zresztą obejrzysz filmik. Dobra, rejestrację trzeba zdjąć. Pyk. I lecimy, moi drodzy. Dobra, wyłączymy nagrywanie, włączymy jeszcze raz, żeby łatwiej było mi później połączyć to wszystko. A, no i napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście, żebym nagrał odcinek na takich motorkach elektrycznych. O, wariot. O. Muszę kiedyś to przetestować dla was. Ja już jeździłem, co prawda, troszeczkę, ale nie wziąłem. Ja, chłopaki co mi zaproponowali, żebym wziął na cały dzień, pojeździł sobie, nagrał odcinek. Ja będę miał frajdę, a może jakąś reklamę w międzyczasie się zrobi, w sensie takim, że no wiadomo, że jak będzie odcineczek, to dla nich to jest reklama, więc znajomi to są też moi. O jeju, zostawiłbym rękawiczki. Więc dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście taki odcineczek z elektrykami. Patrzę w drugą stronę, żeby rejestracji nie było. No i witam po sekundowej przerwie. Napiszcie komentarz, tak jak mówię, chcecie zobaczyć odcinek z elektryków? Ja wiem, że elektryki to nie to samo co spalinowe auta i motocykle. Nie ma tego dźwięku, walnięcia i tak dalej. Mam nowe sprzęgło, muszę uważać, bo łapię czasami tak mocno, że to jest szok. Kurde, ale jestem zmachany, znaczy zgrzany. Lecimy na Szczecin. W sumie jedziemy teraz, jedziemy, nawet nie wiem. Wiecie co, pojedziemy sobie w takie ustronne miejsce, gdzie będę mógł przetestować i przyspieszenie, i launch controla, i quick shiftera w porządnych warunkach. Ale oczywiście zrobimy też przejazd przez miasto aktualnie. A żeby się, że tak powiem, polansować troszeczkę. Dawno nie było mnie na mieście na motocyklu. Człowiek, powiem wam, nie ma czasu na nic, kurde. Nie ma człowiek czasu. I powiem wam też druga sprawa, że ostatnio troszeczkę pojeździłem, wkurzam się na ten mikrofon, bo teoretycznie zmieniłem te wtyczki na nowe. Dobra. Ślisko. Zmieniłem wtyczki na nowe, te przejścióweczki i nie... O kurde, co to było? Nie no, jest troszeczkę różnica jednak. Ale to strzela, Boziu! Coś pięknego. Dobra, nie wolno przejechać linii ciągłej. Oczywiście. Nie przejechałem. Czu. A ta dziewczyna co nagrywa? Siema. Dziewczyny nagrywają. Nie będę na kole jeździł. Nie nagrywajcie. Nie podpuszczajcie. Dawaj na koło. Oj. Co to było? Co to było? Widzieliście to? Quick shifter, coś nie załapał biegu. Czy to moja skrzynia, czy to quick shifter? Czyja to wina? Kobitka się śmiała, cieszyła, ja się odwróciłem, ona mi pokazuje, że zielone. Dawaj, Kościu, jedź. Wiecie co? Problem jest taki z tym quick shifterem, że trzeba się przyzwyczaić, ponieważ ja miałem taki odruch, że zmieniałem biegi na dwa razy. To znaczy delikatnie naciskałem na skrzynię, po czym ujmowałem i dodawałem gazu. I dopiero wtedy skrzynia mi wchodziła, że tak powiem, bieg mi wchodził. A tutaj się trzeba przyzwyczaić, że się robi to na chama. Tak w cudzysłowie na chama, czyli po prostu jeb, o, dokładnie, jeb. I to jest to, a jak kurde człowiek nie jest przyzwyczajony, to tak delikatnie to robi, przez co nie załapuje to tak jak powinno. Nie wiem, czy to widzieliście, ale kurde, żebym się wystraszył aż. Czemu ja też nie wcisnąłem sprzęgła? Nie wiem. Byłem w totalnym szoku. O nie, miałem rejestrację odsuniętą, bo ta dziewczyna nagrywała. Mam nadzieję, że mnie nie wrzuci, nie oznaczy nigdzie. Ha ha ha.
Jezus, jak to strzela, wszyscy tak samo reagują. Dobre to jest, grubo. Ale to jest sprzęgło, kurde, a może też jest sprzęgło. Przemek mi powiedział, mam nadzieję, że mogę mówić na ty, bo ziomek, Przemek jest delikatnie starszy ode mnie. No w sumie mówiliśmy sobie na ty, jak tam byłem u niego, więc myślę, że mogę mówić. Przemek mówił, że założyłem nieoryginalne sprzęgło. Ja mówię, no tak, skąd wiesz? No bo kurde, coś tam jest z tym sprzęgłem nie tak, bo to nieoryginalne są takie, a takie. No nieważne, nie będę wam tutaj zagłębiał, o co chodzi. Wszyscy się gapią, o co chodzi. No i okazuje się, że może to też jest wina sprzęgła, bo kurde, to sprzęgło tak gdzieś dziwnie. Teraz tak łapie, za chwilę nie łapie. O co chodzi? Nie wiem. A czemu założyłem sprzęgło nieoryginalne? Zamiennik? No bo kurde, zależało mi na czasie. Dawaj laska. Zależało mi na czasie, ponieważ miałem włączyć jeszcze tę stabilizację. Nie wiem, czy jest włączona stabilizacja, muszę to sprawdzić. Ok, zjedziemy to na prawo. Na chwilkę. O, dobra. Mówił, że będę miał problemy ze znalezieniem luzu, że ogólnie te sprzęgło będzie mi się, szybko mi się zużyje i że one się skleja czasami. No i kurde, nie wiadomo, czy to nie jest przyczyna też. Dobra, także moi drodzy, ZW. Witam ponownie po przerwie. Stabilizacja była włączona, ale oczywiście masa problemów z tym GoPro 8. Ale cóż. Bądźmy dobrej myśli, nie denerwujmy się na głupią GoPro. Powiem wam, że czwórka, to jest akurat trójka plus, ale czwórka, którą miałem poprzednio, to jest naprawdę, to była naprawdę cudowna kamera. Bardzo szkoda, że się spaliła, ale cóż, nic nie trwa wiecznie, a miałem ją naprawdę bardzo, bardzo długo. A no tak, skoro ruch jest jednostronny, znaczy ta droga jest jednokierunkowa, to powinno się z prawego pasa skręcać w prawo, nie z lewego, więc jedziemy na prawo. Okej, okay, dzwoniłem do kumpla. Możemy spróbować w sumie jeszcze raz zadzwonić. Setup, auxiliary, music, FM. Press set, phone mode. Redialing last number. Okej, okay, dzwonimy do ponownie na wybrany numer, ostatni. Jest sygnał, jest dobrze. No. Siemanko, gdzie jesteś? Na siłowni. A, to nic, bo jestem w Alejach. No to podbij piosenki, kurwa. Jesteś na odcinku, nie klij. Podjedź. A gdzie na siłowni? Gdzie na siłowni? X-Trim na Jagiellońskiej. Na Jagiellońskiej, no dobra. No, czekam. Dobra, jo. Siema. Siema. Pasowałoby się tutaj zmieścić gdzieś na lewo. Ale poszedł! Skubany. Boziu, zatrzymaj się, przeprowadź tego golfa, no! Wait a minute! Who are you? A ten gościu to w ogóle pojechał sobie pod prąd, nie? Dobry jest. Nie chcę nic mówić, tak właśnie, tak nie chciałem się odzywać za bardzo, bo co? Co ja będę się odzywał? No patrzcie sobie, gościa po prostu pod prąd pojechał, no. Dobry jest. Po prostu jest dobry.